prezesa Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, który mieści się w Gliwicach. Moja droga do tego miejsca, gdzie jestem, nie była żadną rewolucją, raczej ewolucją. Całe moje zawodowe życie związane jest z gliwicką oświatą. I praca z młodzieżą dawała mi wiele satysfakcji, ale to jest też duże wyzwanie, no i niezwykła przygoda. Bo młodzi ludzie potrafią zmobilizować, potrafią zmobilizować mnie do podejmowania działań z pozoru niewykonalnych. To dzięki nim podejmowaliśmy przedsięwzięcia, o których nawet nie mieliśmy świadomości, że mogą się udać. A jednak udawało się. To właśnie dzięki tym chłopakom z technikum przez pierwsze 10 lat nauczyłam się tej odwagi w podejmowaniu decyzji i przekraczania tego, co niemożliwe. Kiedy zostałam już dyrektorem szkoły, miałam większe możliwości działania, założyłam stowarzyszenie i to stowarzyszenie mogło lepiej współpracować i działać na rzecz młodzieży. To stowarzyszenie założyło szereg placówek edukacyjnych i oświatowych w Gliwicach, między innymi szkoły dla dorosłych na wszystkich poziomach kształcenia, szkoły młodzieżowe, takie jak pierwsza artystyczna szkoła plastyczna w Gliwicach czy liceum wojskowe. Stworzyliśmy też w ramach projektów unijnych przedszkole, które przez 2 lata służyło dzieciom w jednej dzielnicy Sośnica w Gliwicach za domem. Ten projekt nazywał się Aby talenty mogły rozkwitać. Ale minęło następne 10 lat i szkoła została zlikwidowana. Organizacja pozarządowa, która pozostaje bez wsparcia na dopiero rodzącym się rynku społeczeństwa obywatelskiego, ma dużo problemów z przetrwaniem. Zamknięto szkoły, zamknięto warsztaty szkolne na głucho. Nie budziliśmy zaufania. Kiedy zwróciliśmy się do Rady Miejskiej o przekazanie nam w najem obiektów po zlikwidowanych warsztatach w budynkach starej fabryki drutu, radni odrzucili ten projekt. Nie mieli zaufania, nie wiedzieli, co to jest organizacja pozarządowa. Nie ufali, byli podejrzliwi. Nie było jeszcze wtedy gliwickiej organizacji pozarządowych, znaczy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Prawie nikt nie wiedział, co znaczy słowo wolontariusz. I nawet prasa nazywała nas amatorami, bo nasza nazwa to są animatorzy, więc amatorami. Dopiero pomoc pana prezydenta pozwoliła na przeforsowanie tego projektu i dzięki temu powstała ważna instytucja kulturalna na mapie Śląska. Bo wzorem europejskich miast takie miejsca jak stare fabryki właśnie tworzy się miejsca kultury. Obecnie tworzymy projekt klastrowy, czyli tworzymy inkubator firm z branży kreatywnej i kulturalnej Made in Śląsk i mamy nadzieję, że te zastygłe, nieruchome hale starej fabryki drutu będą w przyszłym już roku tętnić i rozbrzmiewać nową jakością, która da impuls do rozwoju całego miasta, tej dzielnicy Śląska. I mam nadzieję, że te przemysły kreatywne, które obok przemysłów informatycznych w branży IT w Gliwicach się zaczną rozwijać, również znajdą wielkie wsparcie samorządu. Na to liczę i jestem przekonana, że tak będzie.